Dlaczego zwołano, określiłem to przede wszystkim Państwa na tą debatę? Bo uważam, że dość dużo pojawiło się w różnych mediach i nie tylko pewnych kontrowersji związanych z dniami koguta. A nic lepszego, jak jest rozmowa. Uważam, że powinniśmy zawsze i na wszystkie tematy rozmawiać. I właśnie mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy o dniach koguta. Celem tej debaty jest przede wszystkim wyjaśnienie przez organizatorów, dlaczego przyjęli taką, a nie inną formę tych najbliższych dni koguta, a przede wszystkim porozmawiajmy, jak ma na przyszłość wyglądać. Ja nie chcę, czy my nie chcemy tu zmieniać czegoś, żeby już te najbliższe dni robić jakieś rewolucje, bo nawet jej się nie da. Co niektórzy mi zarzucają na forach internetowych, że dlaczego tak późno. Mam nadzieję i wierzymy w to, że jeszcze przez wiele, wiele lat będziemy mieli to święto, dzień lub dni koguta i, tak jak wspomniałem, warto się zastanowić na przyszłość. I dlaczego internauci, może nieliczni, ale mimo wszystko, tak źle przedstawiają nas, samorządowców, którzy organizują święto naszego miasta. Bardzo proszę, zacznijmy od pana burmistrza. Dziękuję. Co do internautów, nie będę się starał wypowiadać, gdyż na ogół tam nie ma pozytywnych ocen. I myślę, że to wynika z wielu przyczyn, bo co do krytyki, jak najbardziej ona jest konieczna, potrzebna, ale myślę, że wszystko powinno być w jakiś sposób wyważone. Dlatego co do tego tematu, na pewno się kolego się będzie. Kolego Witku, to może tak. Ja jestem ostatnią osobą, która powinna teraz zabrać głos. Jestem tutaj, bo zostałem zaproszony, więc nie umówiłem się. Natomiast jak mówię, jestem ostatnią osobą, która powinna zabierać głos na temat dni koguta, chociażby z tego względu, że właśnie przez 10 lat robiłem, po czym zostałem uznany za kogoś, kto źle imprezę robi, impreza została przykładem najlepszym. Więc głos mi uda, czy nie wiem, czy jest sensowny, żeby tu był wysłuchiwany, szkoda Państwa czasu na to. Co do współpracy, to powiem tylko tak, takie podjęcia prób takiej współpracy nigdy nie było. Tu pan burmistrz mówi oczywiście świetnie, może byście coś zrobili, dajcie pomysły. Tylko panie burmistrzu, nigdy nie usłyszałem czegoś, co my robiliśmy przez 10 lat. Zaproszenia na spotkanie przed imprezą, wtedy, kiedy jeszcze coś można zmienić. Bo dzisiaj znowu to jest impreza, na kiedy cierpiamy, to nic nie zmieni. Natomiast w momencie, kiedy spotykamy się w grudniu, w styczniu, my zawsze dawaliśmy gazetę takie ogłoszenie, jeżeli ktoś ma ochotę, ktoś ma pomysł i chciałby go zrealizować, niech przyjdzie. Jeśli wielokrotnie już publicznie zwracaliśmy się do mieszkańców prośbą, z propozycją, żeby jeśli ktoś ma jakiś pomysł, ciekawy pomysł, który warto byłoby wykorzystać przy organizacji Dnia Koguta, właściwie to Dni Koguta, już 3 dni będzie trwało. Przepraszam, a jakie było to ogłoszenie? Proszę? A jakie było to ogłoszenie, że każdy przyjdzie podać sobie pomysł na... Ale mi się wydaje, że to stwierdzam, ale dużo szczegółowo, proszę, w naszej bezpośredniej rozmowie, ja również o tym panu mówiłem. Szkoda, że pan akurat tego nie pamięta. Ale być może później po naszym spotkaniu pan sobie przypomni, że jednak tak rzeczywiście było. Że tak było na pewno, to mogę powiedzieć między innymi dlatego, że właściwie z kimkolwiek na ten temat rozmawiamy. Nie tylko ja, ale również współorganizatorzy. Myślę tutaj o panu Witkowskim, o panu Rosteckim, to właściwie każdemu przypominamy, każdemu mówimy. Jeżeli nie przypominamy, bo tego nie wiedzieć, to po prostu mówimy o tym zwyczajnie. Bez jakiegoś specjalnego nacisku podkreślania, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to jest tylko otarcie, bo ta formuła nie jest skończona raz na zawsze. Dlatego też, jeśli pan ma pomysł, a przecież akurat pan miał pomysł, to akurat pan w ubiegłym roku przyszedł do nas z pomysłem, żeby zorganizować ten dzień. Okej, tak. A przy pierwszym, właściwie nie jedynym, ale pierwszym, który z taką propozycją do nas się zwrócił. I tu od razu, jeśli już jestem przy pańskim pomyśle, to chcę powiedzieć, że pan na pewno doskonale to powinien pamiętać. Każdemu, kto się do nas zwraca,
i w informacjach, które przekazujemy na zewnątrz, wyraźnie podkreślamy, że jeśli chodzi o imprezy sportowe i rekreacyjne, to my nikomu nie gwarantujemy finansowego wsparcia na poziomie umożliwiającym mu zorganizowanie tej przez niego pomyślanej imprezy. Nie ma tutaj pieniędzy, proszę Państwa, w budżecie. Zwłaszcza w tym roku, żebyśmy mogli tutaj dowolne imprezy zaproponowane nam do zorganizowania przy okazji Nikoluta mocno dofinansować. Pan mówi o kwocie 8,5 tysiąca złotych. My możemy zapewnić ochronę, my możemy zapewnić nagrody, tak jak w ubiegłym roku, ale my 8,5 tysiąca złotych po prostu panu nie damy. Tak to jest rzeczywistość. Okej, okay. W ubiegłym roku, może ja skończę. W ubiegłym roku na przykład, podam również taki przykład, mieliśmy turniej bokserski. W tym roku ze względu na koszty tego turnieju nie organizujemy. Ale no nie może to być powód do tego, żeby ktoś się na nas, proszę Państwa, obrażał. Ja rozumiem, że jeśli każdy z nas, albo ktoś z nas pracował gdzieś tam przez ileś tam lat i oczywiście z sukcesami, dodam jeszcze, żeby było doliczniej, to później, jeśli na imprezy, które w tej instytucji, czy gdzieś tam ktoś do mnie zaprosi, albo słyszy o tym, że coś tam się ciekawego dzieje, to ja myślę, że to nie żal przez niego później przemawia, kiedy na ten temat się wypowiada, ale raczej jakaś taka nostalgia za tym, co było, a co minęło. Jest prawda, niestety tak jest to życie, że trzeba iść do przodu, patrzeć przed siebie, a nie oglądać się bezprzędnie do tyłu. Tutaj chciałbym zwrócić się do każdego niezręcznie, chcę powiedzieć do pana Kamińskiego, bo naprawdę w tym, co pan dzisiaj powiedział, było tyle, tak to odebrałem, żartu. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie pan ma do nas żartu, bo nikt z nas do pana zapewnia, ale nie ma żartu, wręcz przeciwnie. Podziwialiśmy pana za to, co pan zrobił, to wielokrotnie burmistrz, przede wszystkim burmistrz podkreślił, że jesteśmy wdzięczni za to, co pan zrobił. To się zmieniła formuła, to się zmienił dyrektor ośrodka, prawda? I zaczęliśmy to, próbujemy to organizować inaczej, no to chyba nie jest powód, żeby się sobie tutaj jakieś tam żale prezentowały. Jeżeli tak to zabrzmiało, to źle zabrzmiało, absolutnie nie żal. Dla mnie to jest naprawdę ulga, ja właśnie w czerwcu mogę z ubiegłym razem wyjechać i nie pracować. A wie pan, ile to wymagało pracy, więc dla mnie jest to ulga, naprawdę. Nie jest żal o młodych ludzi, tych wszystkich, którzy odchodzą z kwitnie. O coś przyznacie panowie, że jest na rzeczy. To jest na rzeczy, że część ludzi odchodzi w tej chwili do tej imprezy, jak to im żal. Ale dlaczego? To teraz się trzeba się zastanowić. Ja jestem tu ostatni, który będę na ten temat się wypowiadał, ale coś się dzieje. Nawet nie wiem, kim jest ten młody człowiek, ale sam pan słyszy, no coś się dzieje. Ale ja chcę podkreślić to z naciskiem. Nikt nie odchodzi od nas z kwitkiem, chyba że ktoś do nas przychodzi z propozycją, której nie możemy zaakceptować, bo jeżeli ktoś nam proponuje zorganizowanie imprezy, którą miasto musi sfinansować, no to przepraszam, to my możemy sami to sobie zorganizować, sfinansować i tak dalej, a poprosić się o współpracę. Ale chyba nie o to chodzi. My nie chcemy również, proszę Państwa, i to jest taki poboczny nasz cel, nie chcemy odbierać satysfakcji wszystkim tym, którzy przychodzą do nas z propozycją, chcą coś zrobić, a po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że się napracowali i właściwie to trzeba by to było zorganizować inaczej. To zupełnie nie o to chodzi. W ubiegłym roku mieliśmy, no i ciągle na zastępie odbywać, ale znakomitą wydaje mi się współpracę. Wszystko było pięknie, ładnie. Oczywiście, jak przy pierwszej imprezie, proszę Państwa, wojennej, czy się organizuje wyścig kogutów, tych żywych zwierzątek, prawda, czy to się organizuje bieg koguta, gdzie biegnie 100-kilkudziesięciu, powiedzmy, biegaczy, lepiej lub gorzej wytrenowanych. No, zawsze jest tak, no, nie zagra wszystko tak, jak byśmy chcieli. To jest oczywiste. To jest oczywiste, z tym się trzeba liczyć.